Plan B w Warszawie. Tutaj miałyśmy kilka występów i Alina Lasota, reżyserka, organizowała spotkanie, poezję, wernisaże, promocję książek pogaduszki. Proszę Państwa, bo tutaj jak w kościele są te msze, to wcale nie znaczy, że te msze muszą być chrystusowe. Sami Państwo wiecie, że poszczególne elementy, w ogóle praktyki, w ogóle zwyczaje w kościołach rzymskich to są takie, które się Bogu nie podobają. No jest taka książka stara, która paruskich gawaritsa, bo tak, istina wiedusia jak wiecznej żyzni. I kiedy my izuciali Biblię i czytali w mieście z Galinej, Galinej z Moskwy, proszę, ona tam mieszkała koło ambasady, proszę Państwa, rosyjskiej, tak da ona izuciala Biblię, to znaczy ona studiowała Biblię, bo tutaj katolicy w Warszawie ani nie izuciają Biblii, ani niczego nie znają i z niej. To znaczy, że z tej Biblii katolicy nic nie wiedzą, nic nie znają. I że cudem było, proszę Państwa, że tak jak aniołowie w niebie będą, tak jak aniołowie w niebie. Zapraszamy tu na spotkania ekumeniczne do metodystów, ale to będzie w styczniu, czyli że może już i tak niedługo. Proszę Państwa, nie będą się ludzie rozmnażać, bo jeżeli ludzi będzie na ziemi dosyć, to po co by mieli sobie na głowie mieszkać, siedzieć, prawda? Czyli zapraszamy do karmy. Tutaj w karmie też mieliśmy tysiące spotkań, ja też tu śpiewałam, nawet tańczyłam i ten kierownik karmy, bo on często do Niemiec jeździ, stawia zawsze nam na jakimkolwiek to wernisażu kolejnym, by nie było, karafkę z winem. Zapraszam.